Natalka Łowkis. Witam w magazynie edukacyjnym Co tam w szkole? A dziś w programie próbne matury w Staszicu, Bronek, praktyczna strona zawodu w budowlance. Jak sami o sobie mówią, wybrali kierunek, który w przyszłości ma dać im wymierne korzyści finansowe. Uczniowie budowlanki, którzy postanowili zaprezentować praktyczną stronę zawodu technik budownictwa. Here we go. Zespół szkół numer 2 mocnym akcentem zakończył realizowany we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości program Otwarta Firma w ramach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. 17 listopada byliśmy gospodarzami targów edukacji i pracy zorganizowanych przez Świętokrzyską Wojewódzką Komendę OHP w Kielcach oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przedsięwzięcie miało na celu promocję lokalnych przedsiębiorców oraz przedstawienie ofert pracy szerszemu gronu odbiorców. Uczestnikami targów było 29 przedsiębiorstw, w tym blisko współpracujące z zespołem szkół nr 2. Wydarzenie zaszczycili swoją obecnością pani Renata Wicha, główna komendant OHP oraz pan Jacek Sabat, świętokrzyski wojewódzki komendant OHP, którzy z rąk pana Jacka Farysa, dyrektora zespołu szkół nr 2, otrzymali podziękowania od Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości i zespołu szkół nr 2 za aktywne promowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi. Dodatkowo pan Łukasz Kot, doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, przeprowadził warsztaty na temat najczęściej popełnianych błędów przy pisaniu dokumentów aplikacyjnych oraz strategii prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestniczyła w nich młodzież klas maturalnych 4 TB, 4 TGB, 4 TOR oraz 4 TI. Uczniowie klasy 1 TGB wzięli udział w spotkaniu z panią Agnieszką Siuda, doradcą zawodowym Młodzieżowego Ośrodka Kariery w Staszowie. W ramach programu Otwarta Firma zrealizowanych zostało 5 spośród 6 modułów programu Pracodawca i Pracownik, Własna Firma, Marketing Firmy, Finanse oraz Etyczny Biznes. Główną rolę w tej edycji programu odegrał moduł Pracodawca i Pracownik ze względu na szczególną rangę doradztwa zawodowego w tym roku szkolnym. Jubileuszowe obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości były wyjątkowym świętem przedsiębiorczości, w którym uczestniczyli wszyscy uczniowie zespołu szkół nr 2. Aktywność szkoły została potwierdzona certyfikatem nadanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Teraz z kamerą, czyli TV, przenosimy się na Forum Kształcenia Praktycznego, które spotkało się z dużym zainteresowaniem nie tylko uczniów tej szkoły. Here we go. Jak podobała Ci się nasza szkoła? Jest bardzo ciekawie i podoba mi się. Dobre są zawody, fajnie jest. Jak podoba się Pani u nas w szkole? No, dosyć dobrze. Uczniowie też są zadowoleni, bo już rozmawiałam, także podoba nam się bardzo. Bardzo fajna, nowoczesna, multimedialna szkoła. Jak podoba Ci się u nas w szkole? No, ciekawie jest. A jak podobała Ci się prezentacja kierunku technik organizacji reklamy? No, zainteresowałam. Właśnie fajne, ciekawe, interesujące i no. Zdecydowanie była najciekawszą prezentacją. Po raz pierwszy widziałam, według mnie profesjonalna. Bardzo nam się podobała i zdążyłam to już właśnie podpytać, nawet bardzo zainteresowała moich uczniów, także myślę, że ta klasa będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem. Była bardzo ciekawa i na pewno wezmę pod uwagę to, kiedy będę wybierała kierunek.
naszych kierunkach jest bardzo dużo zajęć praktycznych. A czy ty lubisz takie zajęcia? Właśnie tak, lubię takie. Czy jeszcze jakiś kierunek interesuje cię z naszej szkoły? Technik budownictwa. Geodezja wydaje się ciekawa. Informatyka. Przyjdziecie do naszej szkoły na dni otwarte? Na pewno. Podoba ci się nasza telewizja szkolna i czy odwiedziłaś już może nasz kanał na YouTubie? Tak, odwiedzałam raz przez jakiś przypadek, ale świetnie, właśnie super ogląda się, ciekawe. Telewizja szkolna wydaje się dość ciekawym pomysłem, bardzo fajnym. Od kanału jednak nie miałam czasu odwiedzić. Jeszcze nie odwiedziłam, ale bardzo ciekawie wygląda i chciałabym zobaczyć w najbliższym czasie, mam taki zamiar. Podoba się pani taka inicjatywa szkolnej telewizji? Oglądała pani nasz kanał na YouTubie? No jeszcze nie miałam okazji, ale myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa i na pewno wśród młodzieży cieszy się dużym zainteresowaniem. Dziękuję bardzo. Bardzo fajnie przygotowane zainteresowanie młodzieży gimnazjalnej. Mam nadzieję, że część przejdzie od nas do Was. My też mamy taką nadzieję. Dziękuję pani bardzo. Chętna oczywiście do podjęcia nauki w Waszej szkole. Teraz zobaczymy, czym w ubiegłym tygodniu żyli uczniowie liceum ogólnokształcącego nr 1 imienia Stanisława Staszica. W ostatnim czasie uczniowie Staszica nie mogli narzekać na nudę. Od 21 do 24 listopada trzecioklasiści mierzyli się z próbną maturą. Jak im poszło? Patryk, które zadanie sprawiło ci największą trudność? Ogólnie to żadne, moja indolencja intelektualna odpowiadała jakby poziomowi tych zadań. Także poradziłem sobie świetnie, zadanie żadne mi nie sprawiło żadnej najmniejszej trudności, przepraszam bardzo za polszczyznę, ale polski był wczoraj, więc dzisiaj mogę mówić językiem matematycznym. Także czekam na dzień jutrzejszy, wygram to. A jutro? Angielski, English, perfect English, ja jestem super English i English będzie. Dziękuję. Dawidku, kochany. Tak. Jakie zadanie sprawiło ci największą trudność? Które zadanie? Wiesz co, ogólnie to na przykład nie umiem bardzo tych funkcji. Których? No tych kwadratowych. Mhm. Nie umiem też logarytmów, ciągów. A dodawanie, odejmowanie takie? Tak, tak. Tylko tak? Wiecie co, miałem dzisiaj problem, bo nie zabrałem kalkulatora. A chciałem sobie odjąć, no i nie umiałem tego zrobić w pamięci. Chciałem zrobić to pisemnie i przypomniało mi się, że zapomniałem, jak się odejmuje pisemnie. Rozumiem. Czyli największe problemy sprawiło ci odejmowanie pisemnie? Nie, największe problemy, tak jak mówię, sprawiły mi funkcja kwadratowa, logarytmy, ciągi, grania stosłupy i w ogóle wszystkie bryły. Bartki bryły, tak. I jedyną rzeczą, którą zrobiłem dobrze, wydaje mi się, to było podpisanie się, chociaż waham się nad tym, bo jak pani zobaczy ten test, to może po prostu nie być zadowolona. Chciałem się zapytać, jak po angielsku powiesz, będę robił w McDonaldzie? Logarytm 2 z 50 to nie była 1/3. Dobra odpowiedź. Powiem szczerze, że jestem zaskoczony, bo to było dosyć trudne pytanie. Dziękuję. No to dobre, to lecimy dalej. Jak powiedzieć, niedługo moje życie przestanie mieć sens? Dziękuję. To chyba tyle. Do egzaminu dojrzałości pozostało jeszcze kilka miesięcy, by uzupełnić braki wiedzy. Uczniowie Staszica oprócz nauki chętnie angażują się także w pomoc innym. Tym razem zakręcona akcja dla Martynki. Drodzy uczniowie, szanowni państwo, rozpoczynamy akcję, zakręconą akcję pomocy dla Martynki. Martynka to sympatyczna dziewczynka, która urodziła się z wadą wrodzoną, z hemimelią łokciową. Wspieramy ją za pomocą zbieranych zakrętek do specjalnie oznakowanych pudełek, które znajdą się na terenie naszej szkoły. Bardzo proszę o włączenie się do akcji i pomoc. Pomagają innym i dbają o własne bezpieczeństwo. Jak zachować się w sytuacjach kryzysowych? Chociaż wyglądało groźnie, to była tylko prowokacja. Czuł ten.
Telewizja 3x8 cały czas doskonali warsztat, podglądając w wolnym czasie, jak od kuchni robią to inni. Prowadzimy relacje z najciekawszych wydarzeń w Ostrowcu, takich, które mogą zainteresować naszą młodzież ze Staszica. No i które wydarzenia uznaliście za godne zarejestrowania? W naszym pierwszym programie były to 3 wydarzenia. Ale mamy też swoje własne programy, na przykład Fistaszki, gdzie opowiadamy o najbardziej wybitnych, najciekawszych uczniach z naszej szkoły. Premiera właśnie tego odcinka była na Akademii na Dzień Nauczyciela, w której przedstawiliśmy, co sądzą mieszkańcy naszego miasta na temat swoich dawnych nauczycieli, o zwyczajach, jakie były w szkole, opinie o swoich nauczycielach i różne takie. Staszyc zasłynął, jeśli chodzi o konkursy i nagrody. Zasłynął przede wszystkim z realizacji filmów, krótkich etiud filmowych, filmów dokumentalnych. Rok Rybkowskiego 2012, ekipa, która realizowała film dokumentalny o Janie Rybkowskim, Ogólnopolski Festiwal Form Dokumentalnych, zdobyli 2 wyróżnienia. I tak się zaczęło. Zaczęła się potem współpraca z różnymi szkołami artystycznymi. Ostatni sukces, Ogólnopolski Wirtualny Festiwal Filmoteki Szkolnej, pierwsze miejsce, realizacja filmu na podstawie filmu Popiół Diament Andrzeja Wajdy, wcześniej film krótka etiuda filmowa Film Plac, także pierwsze miejsce, to były takie najbardziej spektakularne dokonania i wszyscy ci, którzy współpracowali, uczniowie przy realizacji tych filmów, teraz są szczęśliwymi studentami szkół filmowych. Jak widać, nie tylko samą nauką licealista żyje. Bronek TV zabierze Was teraz na wycieczkę po swojej, jak sami mówią, fantastycznej szkole. Hej wszystkim! Mam na imię Agata. A ja jestem Kinga. Jesteśmy z drugiej klasy. Ja w Bronek TV jestem od 2 lat. Ogólnie nasza telewizja działa od lat 5. Dołączyłam do tego zespołu, ponieważ bardzo mi się podobała jego aktywność, to, że wszędzie wychodzimy, wyjeżdżamy i chciałam rozwijać swoje zainteresowania. Ja do Bronka dołączyłam w tym roku, bardzo podoba mi się zaangażowanie koleżanek i myślę, że będziemy mogły się rozwijać wspólnie. A teraz zabierzemy Was na wycieczkę po naszej wspaniałej szkole! Właśnie przemieszczamy się na salę gimnastyczną, gdzie odbywają się wszystkie uroczystości szkolne, dyskoteki, paraolimpiady i zapraszamy do oglądania. Co uważacie o szkolnej telewizji Bronek TV i to, jak angażujemy się w zawody sportowe? No i oczywiście podoba się praca naszych koleżanek, te co kolega sądzi? Moim zdaniem jest to bardzo ciekawe i cieszę się, ponieważ będziemy potem mogli sobie powspominać tak nasze sportowe chwile tutaj w tej szkole. Hej, jestem Wiktoria, jestem z klasy pierwszej. W Bronek TV uczęszczam od tego roku. Osobiście zajmuję się bardziej dziennikarstwem, jednak każda z nas ma przydzieloną swoją rolę. Niektóre z nas zajmują się montażem, inne wywiadami lub sądami. Niezależnie od sytuacji, każda z nas znajdzie swoje miejsce. Oto nasza tablica wspomnień. Są tu umieszczone najlepsze zdjęcia z wycieczek. Zostały one zrobione przez naszych kolegów i koleżanki, które wiernie uczestniczą w Bronku TV.
Szkoła weszła w projekt medialny organizowany wspólnie z Telewizją Ostrowiecką Lokalna TV przy wsparciu powiatu ostrowieckiego. Wspólne działania mają na celu poszerzyć wiedzę z zakresu dziennikarstwa i technik multimedialnych poprzez aktywne uczestnictwo w spotkaniach z pracownikami telewizji, realizację techniczną uroczystości i ważnych wydarzeń szkolnych. Zachęcamy młodzież pragnącą poszerzać swoje horyzonty w tej dziedzinie do aktywnego uczestnictwa w przedstawionym projekcie. Na dziś to już wszystko. Zapraszam na kolejne wydanie programu już za tydzień. Sandra Mazur.